Siema, to Jebki Friends, a teraz wam powiem taką informację. LGP Dyslej 3 się skończyło, czyli klasyfikacja generalna tamtego konkursu to była ostateczna. Czyli Mackenzie Boyd Close, tak jak myśleliśmy niektórzy, wygrał Puchar Świata. No, letni Grand Prix, trzeba pogratulować, bo ładny sezon naprawdę miał Kanadyjczyk. I chciałbym wam powiedzieć jeszcze, że teraz będę nagrywać jak nieregularnie, przepraszam, ale no, teraz czasami nie będę mieć czasu na nagrywanie, bo zobaczcie jaka piękna pogoda. O kurde, tak trochę możecie nie zauważyć, bo tak mam rozjaśniony tutaj ekran, ale no, na firankach tam, czekajcie, o tu, na firankach możecie zobaczyć, że jest, o Jezu, myszka mi się rozwaliła, jest, niedługo naprawię. Tam możecie na firankach zobaczyć, że jest tam niebo. Ogólnie ładna pogoda, więc będę wychodził sobie na dwór. Więc właśnie dlatego nie będę mieć czasu na nagrywanie. Nie? Ale postaram się nagrywać tak jak kiedyś co 2-3 dni. Czasami będę codziennie nagrywać, ale przeważnie teraz będzie co 2-3 dni. A potem chyba w wakacje już będę nagrywać znowu codziennie. Będzie więcej czasu, więc będę musiał chodzić do szkoły. Na dwór będę wychodzić o 15, a 12-13 będę nagrywać filmy. Potem sobie spokojnie po podwórku jak wrócę będę je przesyłał tak wieczorkiem. Ale dobra. To taka informacja. No, a ja was zapraszam zapraszam o 16:15 na live'a. Cześć. No to do zobaczenia na live'ie z Robloxa. Jeszcze ja powiem, jak to będzie wyglądało. Na początek będzie jakiś jeden tycoon. Potem będzie po tajkunie Breaking Point, a potem trzecią gierkę to ja wam zaproponuję na Strawpolu, będziecie mieli 5 minut na zagłosowanie. A czwartą gierkę już tak na koniec, jeśli zostanie czasu, to SCP Site 61. Ci już lubią SCP będą wtedy mogli zostać. Ale tak, znajdę czas. Na razie te trzy gry będę planować. Czy dwie gry, a trzecią to Strawpola zrobię. Dobra. A ja się mogę pożegnać. Kolejny sezon Dyslej 3 wyruszy w czerwcu i będzie to zimowy. A Dyslej 4 Puchar Widzów, to muszę wam jeszcze powiedzieć. Dyslej 4 Puchar Widzów już nie wiem, czy będę nagrywał. Znaczy nie, no dobra, będę nagrywał, ale nie wrzucę następnego konkursu, czyli 13, z tego względu, że no pokażę wam, co się stało. W Camtasia zmontuję i wy zobaczycie, co się tam stało. I Tomasz Fabisiak wygrał, wygrywa kolejny konkurs. Tomasz Fabisiak wraca do formy, 2 razy 98,5. nie wyobrażałem sobie takich skoków Tomasza Fabisiaka. No, co to oznacza? Tomasz Fabisiak odrobił w klasyfikacji generalnej do FGP. No i to wygląda następująco. Pierwsze miejsce Tomasz Fabisiak. Brawo Tomasz Fabisiak. FGP spada na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O 8 punktów przegrywa z Tomaszem Fabisiakiem. No, trzeci Jasiek, ale no, bardzo dużo traci do lidera. Będzie musiał odrabiać w następnych konkursach. Dalej Żalmen Etytem i 2 Studio Blue już jest szósty w klasyfikacji generalnej, no. Jeden punkt traci do niego Kawior, więc tu będzie też może spadek Blue na... No, patrz, też niewiele traci do Blue. Blue musi wziąć się do roboty, musi odzyskać formę, bo inaczej po prostu straci czołową dziesiątkę. Siódmy Kawior, ósmy Innocent, dziewiąty Killer, dziesiąty Patch, to jest czołowa dziesiątka. Daje 11 jest Dali, 12 Jakub Nowak, 13 Kasper 88, który wreszcie ma podium, wreszcie zdobył to ten prestiżowe podium, no i wreszcie podwyższył się w klasyfikacji generalnej. 14 Polsat Czunati, 15 Maxina Sowa, 16 Vansow, 17 Dami.pl, 18 Ekipa Master, 19 Sans.pl. Ta trójka jeszcze nie ma podium, zobaczymy kto z nich jako pierwszy w tym sezonie zdobędzie to podium. No i 20 Bartosz TV, mimo że był trzeci. No dziwne trochę. Jak mogliście zauważyć, tak zlagowało, że po prostu nie dało się tego oglądać.
ale wam na szczęście puściłem moment, w którym mówię wam miejsca w tym konkursie, więc byście mogli sobie posłuchać, jakie mieliście miejsca. No a ja mogę się z wami pożegnać. FGP się żegna. Na razie. Cześć. Do zobaczenia na live. Macie być.